Funduszu Polski Ład. Serdecznie witam panią Monikę Pawłowską, posła na Sejm 9 kadencji. Witam pana Roberta Gmitruczuka, pierwszego wicewojewodę województwa lubelskiego. Gospodarzy dzisiejszej uroczystości, pana Wiesława Muszyńskiego, burmistrza Włodawy oraz pana Wiesława Holaczuka, zastępcę burmistrza, pana Jana Łukasika, wójta gminy Wola Uchruska, pana Pawła Kołtuna, wójta gminy Stary Brus, pana Mirosława Torbicza, wójta gminy Wyryki, pana Edwarda Łągwę, reprezentującego pana Andrzeja Romańczuka, starostę powiatu włodawskiego, pana Romualda Pryla, sekretarza gminy Hańsk, przedstawiciela pana Marka Kopieniaka, wójta gminy, panią Hannę Waręciak, skarbnika gminy, która występuje dzisiaj w imieniu pana Tomasza Antoniuka, wójta gminy Urszulin, panią Jolantę Goleman, sekretarza gminy Hanna, w imieniu pani Grażyny Kowalik, wójta gminy, oraz pana Józefa Stecia, przewodniczącego zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Zapraszam do zabrania głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana Wiesława Muszyńskiego. Szanowna pani poseł, panie wojewodo, szanowni koledzy, koleżanki, samorządowcy, szanowni państwo, bardzo cieszymy się z tego spotkania. Oby takich spotkań jak dzisiaj było jak najwięcej. Tego byśmy sobie życzyli. Pozwolicie państwo, że w imieniu nas, samorządowców z całego powiatu włodawskiego, podziękuję za te otrzymane środki, które dzisiaj otrzymamy, te promesy, które dzisiaj otrzymamy. Dziękuję bardzo na ręce pana wojewody Roberta Gmitruczuka i na ręce oczywiście pani poseł Moniki Pawłowskiej. Bardzo dziękuję i pani poseł, i panu wojewodzie za to wspieranie, za wsparcie samorządów, za wsparcie tych programów rządowych, które, dzięki których środki wpływają do naszych samorządów. Bardzo się cieszymy, że tak naprawdę każdy, praktycznie nawet ten najmniejszy samorząd otrzymał dofinansowanie. To jest bardzo ważne, bo nasi mieszkańcy oczekują inwestycji, nasi mieszkańcy pragną inwestycji, czekają na te inwestycje, zgłaszają do nas inwestycje, które my później w imieniu mieszkańców zgłaszamy do różnych programów po to, żeby te inwestycje były realizowane. I ten dzisiejszy dzień pozwoli nam na to, że możemy praktycznie zacząć działać od tego momentu. Jeszcze przyjdzie oczywiście czas podpisania odpowiednich umów, ale już każdy z nas ma plany, jak chce te inwestycje, które zostały zgłoszone do tego programu realizować. Tak naprawdę inwestycje, które będziemy realizowali, to są te, które są najczęściej zgłaszane przez mieszkańców. Zauważyłem, że najwięcej dotyczy budowy dróg, budowy kanalizacji, remontów czy budowy oczyszczalni ścieków. To są wszystko inwestycje, które służą mieszkańcom, które są zgłaszane przez mieszkańców i są nam bardzo, bardzo potrzebne. Cieszę się również, że oprócz samorządów naszego powiatu środki otrzymał również Międzygminny Związek Celowy. Również no, związek, który łączy gminy, te, które są w powiecie włodawskim, ale też te, które niektóre gminy należą do, znajdują się w sąsiednich powiatach, a są również w naszym Międzygminnym Związku Celowym. I bardzo się cieszę, że tą inwestycję, którą planuje Międzygminny Związek Celowy, będzie mógł rozpocząć właśnie dzięki środkom, które zdobył w tym programie. Każda gmina, wszyscy z powiatu włodawskiego otrzymali środki. Otrzymał oczywiście również samorząd powiatu włodawskiego, miasta Włodawy i za te wszystkie środki bardzo, bardzo dziękuję.
jesteśmy otwarci na to, żeby było ich jeszcze więcej. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. Zapraszam do zabrania głosu panią Monikę Pawłowską, posła na Sejm 9 kadencji. Szanowni Państwo, panie wojewodo, panie burmistrzu, panie wiceburmistrzu, wójtowie szanowni, samorządowcy. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tak miłym spotkaniu. Wiem, że wszyscy już nie możemy się doczekać tych promes i rozdania środków dla waszych małych ojczyzn, ale muszę wspomnieć, że to ogromna zasługa rządu Mateusza Morawieckiego, premiera Sasina, wojewody, że te inwestycje strategiczne, historyczne, nigdy nasze gminy, nasze powiaty, nasze małe ojczyzny nie były tak doinwestowane. Myślę, że wymaga to braw dla sprawnego funkcjonowania właśnie aparatu władzy, a także gratuluję, tych kontaktów pomiędzy naszymi potrzebami, tymi najpilniejszymi w gminach, powiatach, pomiędzy województwem, pomiędzy posłami, pomiędzy rządem. I dzięki temu wszystkiemu, temu sprawnemu zarządzaniu państwem, możemy cieszyć się najważniejszymi inwestycjami dla naszych mieszkańców, dla nas wszystkich. Także gratuluję jeszcze państwu sprawnego zarządzania swoimi małymi państewkami, większymi powiatami, województwem. Gratuluję państwu mobilizacji, aktywności. Dziękuję za bardzo udaną współpracę i oby więcej było takich programów, abyśmy mogli się rozwijać, abyśmy nie byli jako Polska Wschodnia zapomnieni tak jak za poprzedniej władzy. Więc raz jeszcze serdecznie państwu gratuluję. No i rozwijajmy się dalej. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do zabrania głosu pana pierwszego wicewojewodę, pana Roberta Gmitruczuka. Wielce szanowna pani poseł, szanowni samorządowcy, z panem burmistrzem, z państwem wójtami, ze współpracownikami. Ja powiem tak, to jest radosny dzień, bardzo dobre chwile. Dlaczego? Nad nami są piękne, urokliwe zdjęcia. To właśnie tutaj możemy powiedzieć z dumą we Włodawie, że jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Ja powiem tak, nie dość, że spotyka się, ale potrafi świetnie współpracować. Jestem dumny jako mieszkaniec tych terenów, że te środki trafiają w państwa potrzeby, ale tak naprawdę w potrzeby państwa lokalnych społeczności. Powiem tak trochę refleksyjnie, drodzy państwo. Wiecie doskonale, przez wiele lat pracowałem jako samorządowiec. I powiem tak, zazdroszczę wam, ale tej dobrze zazdroszczę. To znaczy cieszę się, że wy w końcu otrzymujecie te środki, które przekazywane są w ramach tak naprawdę rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład dla rozbudowy nie tylko tych terenów, ale te środki trafiają tak naprawdę na teren wszystkich, którzy tego potrzebują, a wiemy, jakie są potrzeby. Jeszcze nie tak dawno, żeby dojechać do perły tak naprawdę lokalnej, czyli do Jeziora Białego, był pewien kłopot, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, a teraz przez kilka lat ta infrastruktura znacznie się poprawiła, ale wiemy, jakie były znaczne zapóźnienia. Ja naprawdę bardzo się cieszę i gratuluję państwu tych trafnych decyzji, ale chciałbym tutaj na ręce pani poseł bardzo serdecznie podziękować wszystkim parlamentarzystom za to, że jednak
Państwo powiedzieliście trochę inaczej niż 8 lat temu, bo pieniądze są i będą. Już macie Państwo tego przykład po pierwszym naborze i realizacjach programu Polskiego Ładu, ale również teraz. Te pieniądze, powiedzmy sobie szczerze, działają obopólnie. To jest korzyść zarówno dla państwa, ale jako samorządu, ale również dla państwa jako rządu Rzeczypospolitej. Te pieniądze zostają przekierowane do lokalnych samorządów i tutaj zostają, ale również napędzają inwestycje w tym ciężkim, trudnym czasie, spowodowanym z jednej strony pandemią, z drugiej strony atakiem Federacji Rosyjskiej na państwo ukraińskie. I z tego miejsca bardzo serdecznie Państwu dziękuję, bo właśnie tutaj, przy samej granicy, nie tylko Rzeczypospolitej, ale Unii Europejskiej, te osoby, które potrzebowały tej pomocy ze wschodu, uzyskały tą pomoc dzięki Państwu zaangażowaniu, dzięki współpracy samorządu i administracji rządowej. Za to bardzo serdecznie dziękuję. I powiem tak, jeszcze raz, bardzo się cieszę, że reprezentuję rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który naprawdę dba o interesy zarówno tych dużych, ale szczególnie tych najmniejszych samorządów, czyli tak jak pięknie pani poseł powiedziała, tak naprawdę naszych małych ojczyzn, bo samorząd to jest współpraca. I tutaj świetnie widać, że zgodą rosną nawet małe sprawy. I pamiętajmy, żebyśmy zawsze mogli dobrze współpracować dla dobra tej małej ojczyzny, a przez współpracę dla dobra małej ojczyzny, dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo. Teraz ponownie zaproszę zarówno panią poseł, jak pana wojewodę i pana burmistrza także. Pana burmistrza nie zaproszę. Burmistrz będzie odbierał promes. Racja. Zaproszę do rozdania promes. Jako pierwsze odbierze promesę miasto Włodawa. Zapraszamy pana burmistrza teraz. $14,720,000. Następnie odbierze promesę gmina Wola Uchruska. Pan wójt, zapraszamy serdecznie. Gmina Wola Uchruska otrzymała $8,202,450. Gratulujemy. Zapraszamy pana wójta gminy Stary Brus. Gmina Stary Brus otrzymała $1,900,000. Następnie zapraszamy wójta gminy Wyryki do odebrania promesy. Gmina Wyryki otrzymała $10,436,250. Przyjdzie Państwo, 13 stołeczki duży gminy, a kwestia
Teraz zaprosimy pana członka zarządu Edwarda Łągwę w imieniu starosty powiatu włodarskiego. Powiat otrzymał 10 818 999 zł. Następnie zaprosimy przedstawiciela pana wójta Marka Kopieniaka. Pan sekretarz gminy Hańsk, pan Romuald Pryl odbierze promesę. W imieniu pana Antoniuka, wójta gminy Urszulin, promesę odbierze pani Hanna Waręciak, skarbnik gminy. W imieniu pani Grażyny Kowalik, wójta gminy Hanna, promesę odbierze pani Jolanta Goleman, pani sekretarz. Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie reprezentowany jest przez przewodniczącego zarządu pana Józefa Stecia. Zapraszamy do odebrania promesy. Bardzo serdecznie dziękuję pani poseł i panu wojewodzie za wręczenie promes. A w ramach podsumowania uroczystości zapraszam do zabrania głosu pana Wiesława Holaczuka, zastępcę burmistrza miasta Włodawy. Pani poseł, panie wojewodo, szanowni koledzy samorządowcy, panie przewodniczący. Chciałbym na ręce pani poseł i pana wojewody serdecznie podziękować. To naprawdę dzisiejszy dzień to taki miód na nasze serce, bo są trudne czasy i rzeczywiście byłoby nam bardzo trudno zrealizować wiele, albo w ogóle byśmy w jakiejś tam pewnie perspektywie zrealizowali te inwestycje. Dzięki ogromnemu wsparciu parlamentarzystów, jak i rządu pana premiera Morawieckiego. W tym naborze to jest ponad 30 miliardów złotych zostało przeznaczonych na pomoc. Oczywiście głównie samorządom z terenu Polski, ale też i tu jest przykład właśnie Międzygminnego Związku Celowego. Jeden z niewielu podmiotów takich pozasamorządowych jak gdyby również skorzystał z tej pomocy. Dla nas jest to wielka pomoc, jest to wyrównywanie szans, bo niestety rzeczywiście, jak tutaj niektórzy podkreślali, ta Polska Wschodnia była traktowana po macoszemu i rzeczywiście tutaj odstawaliśmy i dzięki właśnie tym środkom mamy możliwość nadgonienia tutaj tych różnic. Powiat włodawski uzyskał ponad 66 miliardów złotych w tym naborze, w poprzednim ponad 50 milionów złotych, czyli generalnie ponad 110 milionów złotych, a więc no, to jest olbrzymi bodziec, olbrzymie środki finansowe w tak krótkim czasie przeznaczone. Jak już powiedziałem, wiele tych inwestycji byłoby odkładane na lata. Dzięki temu, że właśnie uzyskujemy i tak dogodne, bo rzeczywiście w historii
Nigdy państwo tak dogodnych warunków nie stworzyło. To jest 90% dofinansowania. Programy popegrowskie to jest nawet 98%. Nawet najbiedniejsze gminy stać na to, żeby realizować te programy. Słyszę, że będą następne jeszcze i to być może w najbliższym czasie. Z tego się również bardzo cieszymy. Proszę pani poseł, panie wojewodo, przekazywać naprawdę, że te programy są bardzo potrzebne. Nie zmarnujemy żadnej złotówki. One mają tutaj na terenie naszego powiatu godne miejsce. Z każdej strony je oglądamy i rzeczywiście, tak jak pan burmistrz Wiesław Muszyński mówił, zgodnie z oczekiwaniami, bo wiele tych inwestycji już od lat. No i też osobista, jak gdyby taka uwaga, cieszymy się, że miasto tutaj zostało bardzo mocno dofinansowane, bo rzeczywiście tak patrząc w stosunku do innych miast, Krasnegostawu czy nawet Radzynia, bo to my dostaliśmy naprawdę sporo i za to szczególnie mocno dziękujemy, bo dla nas jest to wielki bodziec do tego, żebyśmy jeszcze bardziej zakasali rękawy i brali się do roboty. Jeszcze raz w imieniu nas wszystkich proszę podziękować parlamentarzystom, panu premierowi Morawieckiemu. I ja chciałbym też podziękować osobiście panu premierowi Jackowi Sasinowi, panu dyrektorowi Ryszardowi Madziarowi, bo to ci ludzie wychadzali ścieżki też, wspierając nasze starania. Także też proszę przekazać, bo naprawdę chylę czoła tutaj właśnie ich zapobiegliwości i ich pomocy. Dziękuję serdecznie. Zapraszam serdecznie wszystkich do wspólnego zdjęcia z panią poseł i z panem wojewodą i ze swoimi poromesami. Bez? Skoro ścieżka została wyemitowana, wszyscy wiemy doskonale, że w samorządach początku była ścieżka, wszyscy jest dodany rozumiem, więc pamiętamy. Drodzy państwo, będzie to wyjście. Dziękuję serdecznie pani poseł, panu wojewodzie i dziękuję państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość.